Moi drodzy, nagrywam ten filmik w bardzo konkretnej sytuacji. Otóż polski żołnierz, który służył na granicy, zmarł w wyniku odniesionych ran. Okazało się jeszcze do tego wszystkiego, że rząd ukrywał ten fakt. Chciał, żeby ten żołnierz, w cudzysłowie, dożył do wyboru, a po wyborach już tam nieważne byłoby. No, mleko się rozlało, wszystko się wysypało. I oczywiście, co się stało? Oczywiście PiS się rzucił na PO, a PO kopie PiS po tyłku, że to jego wina. No, normalne. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli uważacie, że Polska dzieli się na PiS i PO, to Polski już nie ma. Polska już nie istnieje. Te dwa obozy tak się nienawidzą, że gotowi ci ludzie są pozabijać siebie wzajemnie bez względu na to, co będzie jutro. Jutro się nie liczy. Wielu z was uważa, że jestem pisowcem. Nie jestem pisowcem, jestem patriotą. I dopóki PiS realizował politykę patriotyczną, to go popierałem. Ale każdy, kto śledzi moje poczynania w internecie, wie, że kiedy PiS zaczął wojnę z narodem, używając do tego srowida, to byłem jego największym przeciwnikiem. Mało tego, ci, którzy dzisiaj popierali PO, szli wtedy z PiS-em ręka w rękę. Mówię o wszystkich biskupach, pastorach, księżach, którzy pozamykali swoje kościoły i popierali PiS w swojej polityce, w jego polityce. Ja wtedy byłem przeciwny i wszyscy o tym wiedzą. I mogę chodzić z głową podniesioną do góry. Więc jeżeli ktoś mi chce przypiąć łatkę pisowca, to niech się rozpędzi, walnie głową w mur, nie pomoże, niech spróbuje raz jeszcze, może mu przejdzie. Nie jestem PO-wcem, ponieważ PO-wcy, jak widać dzisiaj, po raz kolejny niszczą nasz mój kraj, bo to jest moja ojczyzna, mój kraj, niszczą ten kraj. A ja sobie nie życzę, żeby jakikolwiek popapraniec niszczył mój kraj. Co w takim razie możemy wszyscy zrobić? Mamy sobie skakać do gardła? Wyobraźcie sobie, że teraz patrzą na Polskę z Moskwy. No cieszą się, bo Polacy się żrą, kłócą, łatwo ich będzie załatwić. Jak spojrzymy na Zachód, w Berlinie cieszą się, że Polacy się żrą między sobą, bo łatwo ich będzie zniszczyć. To samo myślą Amerykanie, to samo myślą w Brukseli. Nie wiem, czy ktokolwiek jest nam życzliwy. Być może jedynym życzliwym człowiekiem jest dla nas Orban. Ale co on może zrobić? Można powiedzieć, że to jest premier małego kurnika, który nic nie zrobić nie może. Polska przypomina właśnie taki kurnik też, gdzie kury dziobią się wzajemnie, koguty mają tego dość i idą do innego kurnika, i tam rozprawiają, co z tymi własnymi kurami zrobić. Jest tylko jedno rozwiązanie. Jezus Chrystus, możecie się śmiać, możecie pluć na mnie, możecie się wygłupiać, mam was w nosie. Możecie się pozabijać i wtedy naprawdę będzie to, co mówię. Jezus Chrystus. Musimy jako Polacy po pierwsze uznać, że my nie mamy żadnego rozwiązania naszych problemów. Nie mamy. Ponieważ wystarczy zapytać ludzi z tych dwóch obozów i oni jedni i drudzy jadą na siebie z gadzią nienawiścią. Nigdy ci ludzie niczego wspólnie nie zbudują. Najgorsze jest to, że po stronie PO głównie stoi większość kościołów. Tak, to prawda. To prawda i to jest najgorsze, co się mogło zdarzyć, ponieważ te kościoły nie są bezstronne, ale są stronnicze. Są lewackie, liberalne, są zaangażowane w kasę, bo z Zachodu idzie kasa. Jedynym rozwiązaniem jest, powtarzam, Jezus Chrystus. Co to oznacza? Powinniśmy wszyscy, którym naprawdę zależy na tym, żeby żyć normalnie na tym świecie. Normalnie. Powinniśmy upaść na kolana i przeprosić Boga za swoją postawę. Bo mamy za co przepraszać. Jesteśmy pijakami, alkoholikami, złodziejami, kłamcami, nienawistnikami, mordujemy dzieci narodzone, rozwalamy nasze małżeństwa,
Nasze dzieci doprowadzamy do samobójstw. Jako naród oczywiście. I jeżeli nie zrozumiemy, że wina jest po naszej stronie, to nie będzie pokuty. Nie będzie wyznania grzechów i odwrócenia się od tego zła, które czynimy na tym świecie. Nie możemy trwać w tym, w czym jesteśmy, w tej przeklętej religii. Obojętnie, jak ona jest, czy katolicka, czy protestancka. Nie możemy w niej trwać, bo ona przynosi śmierć temu narodowi. Ona przynosi temu narodowi śmierć. Jeżeli chcemy żyć, to nawróćmy się do Jezusa Chrystusa. Pokazuje często Biblię. To jest źródło naszego życia. Bądźmy posłuszni temu, co tu jest napisane i przestańcie mi tam wypisać pierdoły, że to człowiek napisał. Nawet jeśli to człowiek napisał, to co? Źle napisał? Dobrze napisał. Więc zacznijmy tak żyć. Nie wiecie, jak to zrobić? No to dzwońcie do Bielska, no to przyjeżdżajcie do Bielska, to ja wam to wyjaśnię. Cierpliwie. Mogę to robić 24 godziny na dobę.